No dzień dobry, zapraszam Was dzisiaj na kolejny film z serii Polska Marka i na tym kanale pojawiły się już dwa takie filmy. Pierwszy z nich opowiadał o markach tworzących rzeczy dla roślin, natomiast drugi o takich rzeczach, które pomagają mi osiągnąć przyjemność. Więc jeżeli jeszcze ich nie widzieliście, to Was serdecznie zapraszam, a dzisiaj opowiem Wam o jakościowych, wspaniałych markach, które tworzą moją ulubioną biżuterię. Zacznę od tego, o co pytacie najczęściej. Częściej, czyli co mam na szyi, a to jest oplotka, taka 4 w 1, na rękę, na nogę, na głowę, na szyję i ja noszę ją tylko w tej jednej konfiguracji, czyli na szyi i uważam, że tak wygląda w moim wykonaniu najfajniej i oplotka wykonana jest z naturalnych kamieni i powiem Wam szczerze, że ja dopiero przygotowując się do tego filmu, zobaczyłam jakie niesamowite są te kamienie. Wcześniej jakoś nigdy na to nie zwracałam uwagi, a one są takie wielowymiarowe, niesamowicie przestrzenne, że można na nie patrzeć i patrzeć. Każdy kamień jest taki niesamowicie przepiękny. Ja tę rzecz mam już ponad 3 lata, noszę ją bardzo często i nie widzę, żeby coś złego się działo na przykład z tymi kamieniami lub nawet z tym sznurkiem. Teraz, kiedy się mu przyjrzałam przed nakręceniem tego filmu, to widzę, że ten sznureczek, po którym ciągnę ten koral, jest trochę taki przeorany przez życie, ale tego absolutnie nie widać w czasie użytkowania ze względu na to, że z przodu widać tylko te koraliki, natomiast sznurki są z tyłu. I oplotka to jest taka polska, kobieca marka, która tworzy z poszanowaniem ludzi, ale również ziemi, ponieważ półprodukty są odbierane od lokalnych dostawców, natomiast pudełka i wszystko, co związane z wysyłką jest wykonywane właśnie w zgodzie z naturą. Marka tworzy dopiero na zamówienie, więc nie mają zbędnego takiego surowca, które potem na przykład musi być przeceniane, albo które jest do wyrzucenia, które kiedy kończy się kolekcja, jest już nieużyteczne. Wszystko w tej marce jest wykorzystywane i mi się to bardzo podoba. Druga marka to papirysy i to są kolczyki wykonywane z papieru z recyklingu i to jest też marka jednej z moich widzek, więc dla mnie to jest jeszcze bliższa marka, jeszcze fantastyczniejsza. Jeszcze milej mi się te produkty nosi. Martyna tworzy produkty z papieru, który tworzy sama. I w jej sklepie znajdziecie zarówno zeszyty, obrazy, papeterię ślubną, a nawet lampy. I to jest po prostu niesamowite. Natomiast kolczyki są dla mnie absolutnie spektakularne, duże, a przy tym mimo wszystko takie bardzo lekkie i są wykonane bardzo solidnie. Każdy kolczyk jest robiony ręcznie, więc no każdy wiadomo, może się nieznacznie różnić. I są dla mnie zarówno takie szałowe na jakieś takie wielkie święto, ale też takie na co dzień do burzy loków albo właśnie do dreadów, bo wtedy mimo, że je widać, to tak trochę się wtapiają i tworzą fajną spójność. No ja je kocham na maksa. I też taka wspaniała idea wykorzystania papieru ponownie. No i gdybyście też się zastanawiały, czy to jest trwałe, czy nie moknie, to jest to bardzo trwałe, jest też twarde, a te części wkładane w uszy są w środku tego papieru, więc to w ogóle jest super pomysł, super rozwiązanie, ze względu na to, że nie ma jak się odkleić, nie ma jak wypaść, nie ma jak się wyrwać. I ten papier jest zabezpieczony, więc można śmiało nosić kolczyki w deszczu, i nic się nie dzieje. Sprawdziłam i działają. Drugie szałowe kolczyki to Hela Clay. Biżuteria jest wykonana ręcznie z gliny polimerowej i wypalana w pracowni domowej. Są one takie niesamowicie energetyczne, kolorowe i cały wzór jest tworzony przez Hanię, jak taki obraz z ciasta. Na jej Instagramie jest pokazany cały ten proces i on jest niesamowicie ciekawy, więc bardzo serdecznie polecam Wam odwiedzić właśnie Instagrama Hani, żeby sobie ten cały proces zobaczyć. Kolczyki są szałowe, bardzo lekkie i taka każda para jest unikatowa. Mają też taki bardzo ciekawy rozmiar, bo niby są duże, a jednak jakieś takie malutkie, no takie idealne po prostu dla mnie, uwielbiam je strasznie. Bardzo mocno rzucają się w oczy, ale też tak się nie narzucają jakoś. Są w tym szaleństwie takie mimo wszystko powściągliwe. No ja je kocham max i bardzo Wam serdecznie je polecam, bo to jest świetna jakość, świetne wykonanie i w tym produkcie jest zawarta absolutnie fantastyczna energia. A teraz wreszcie coś złotego. Moją jedną z ulubionych marek właśnie z rzeczami złotymi jest Animal Kingdom. I ja tę markę poznałam około 5 lat temu, kiedy stworzyli limitowaną edycję
kolekcję broszek z roślinnymi poradami. Ja, jak wiecie, mam swojego pomidorka. Bardzo często przez te 5 lat o nim mówiłam, bardzo często go noszę i bardzo go uwielbiam. I jest doskonale wykonana, nic się z nią nie dzieje, nie starzeje się, nie przebarwia. I z racji tego, że to jest naprawdę taka świetna jakość produktu, to po latach zdecydowałam się na kilka pięknych nowych rzeczy z tej marki. Po pierwsze, jest to koralikowy pierścionek w pięknych kolorach i z takimi bardzo malutkimi koralikami. I zazwyczaj, kiedy są właśnie pierścionki z koralikami, to te koraliki są dosyć duże i mocno wyczuwalne, a ten jest taki malutki i w ogóle nie czuć go na palcu. I też czuję, że fajnie mi tak dopełnia biżuteryjnie rękę z obrączką. I kąpię się w nim, myję naczynia, robię w nim totalnie wszystko, nigdy go nie zdejmuję od ponad pół roku. Jakość jest cały czas taka sama, od kiedy wyjęłam ten pierścionek z pudełka, absolutnie nic się w nim nie zmieniło. Do tego paprotkowe, asymetryczne kolczyki, które są bardzo delikatne, ale przez to, że są takie dwa inne, to dają takie fajne, artystyczne wrażenie. No i mam też paprotkowe sztyfty, które zazwyczaj noszę w dziurkach wyżej niż tych standardowych z dwóch stron. I biżuteria oczywiście jest stworzona własnoręcznie przez tą markę Animal Kingdom w Łodzi. I też w Łodzi na Piotrkowskiej mają swój butik i można tam wejść i wszystko obejrzeć. Ja w ogóle bardzo żałuję, że będąc w Łodzi nie zrobiliśmy sobie takiego tripa po tych wszystkich fantastycznych pracowniach właśnie odzieżowych, biżuteryjnych, bo większość z tych marek, które obserwuję i które już mają swoje butiki, są właśnie albo w Warszawie, albo w Łodzi i w Warszawie mnie jakoś tak do nich nie ciągnie, bo kojarzą mi się z taką warszawką, natomiast w Łodzi wydaje mi się, że jest tam tak spokojnie, miło, sympatycznie i bardzo chciałabym je odwiedzić. Ja też, wiecie, trochę żałuję, ale trochę nie, bo moim zdaniem ja mam też takie nastawienie, że ja po polskich miastach jeżdżę wielokrotnie i lubię do nich wracać i nie mam problemu z tym, żeby, nie wiem, 20 raz pojechać do Warszawy i nie zwiedzić wszystkiego, bo wiem, że następnym razem również do niej wrócę. No i to też jest fajne, że właśnie fajnie spędziliśmy czas w Łodzi, oczywiście nie odwiedziliśmy tych butików, szkoda, ale wiem, że następnym razem możemy pojechać i właśnie cały dzień sobie poświęcić na takie na przykład odwiedzanie butików, rozmowy, sprawdzanie tych pięknych, jakościowych produktów i tak dalej, i tak dalej. Chociaż trochę bym się chyba bała pójść do takich butików, bo boję się, że w każdym chciałabym coś kupić. Mogłoby tak być, skoro odwiedzałabym te, które lubię najbardziej, tak na co dzień. No a z drugiej strony, jeżeli już mam jakieś produkty z tych marek, to może by mnie tak nie kusiło. No nie wiem właśnie. Zobaczymy, prawdopodobnie nagram z tego film, więc będziecie mogli mnie osądzić. A teraz jedna z najdelikatniejszych, jeżeli nie najdelikatniejsza rzecz w mojej całej szkatułce, to naszyjnik z pszczółką od Poli. To jest idealna długość łańcuszka. Pszczółka wykonana dwustronnie, co jest fantastycznym rozwiązaniem, bo wiecie, nigdy się nie przekręca w złą stronę. Zawsze jest nienagannie. I jest to takie przepiękne w swojej prostocie i delikatności. No, że ja zawsze jest mi ciężko o tym mówić więcej, więc może na tym skończę. Polecam, bo to jest fantastyczny produkt, który bardzo lubię nosić. Następna marka to Soté, czyli marka, która stworzyła mój pierścionek marzeń. I oglądałam je na Instagramie po prostu miesiącami, aż pewnego razu w Warszawie na Mysie postanowiłam kupić ten idealny. I ze względu na to, że te pierścionki mają prawdziwe kamienie, to każdy z nich jest inny. I ja wybrałam taki fioletowy z żółtymi kropeczkami, które przykuły moją uwagę od razu, choć wybór nie był łatwy. Pamiętam, że to było tak odpowiedzialne zadanie. Bardzo się stresowałam tym wyborem, natomiast on tak przykuł moją uwagę i wydawał mi się najlepszym wyborem i po latach mogę stwierdzić, że naprawdę jest przewspaniały, taki nietypowy i najpiękniejszy. Mam go około 4 czy nawet 5 lat i trochę się zniszczył, ale naprawdę trzeba się mocno przyjrzeć, żeby coś zauważyć i ja się przyglądałam dopiero przy nagrywaniu tego filmu. Nie noszę go teraz, bo na ręce jest bardzo widoczny, a mnie podczas nagrywania filmów bardzo irytuje, że zazwyczaj ten kamień spada na wewnętrzną stronę palca. No i tak wygląda, wiecie, głupio. Kolejna marka to Kopi i to jest marka, która dosyć często występuje w moich filmach, a której nie za bardzo lubię. Nie wiem, czym to jest spowodowane, bo wszystkie produkty mi się niesamowicie podobają i wszystkie mogłabym mieć, serio. Ale może to dlatego, że źle zaczęłam relację z tą marką. Bo pierwsze produkty tak raniły mi uszy, że myślałam, że się po prostu
popłaczę nad swoimi wydanymi pieniędzmi. I to była chyba w ogóle pierwsza marka, pierwsze produkty polskiej marki, które kupiłam i myślałam, że będzie to taki, wiecie, luksus, taka polska marka. No a okazało się, że dużo większy luksus mają rzeczy, dają mi rzeczy, które są z sieciówki i to było takie smutne zderzenie się z rzeczywistością. No i biżuteria od Kopii jest wykonana z mosiądzu i ona naprawdę brzydko się starzeje. Odciskają się plamy i robi się wszystko, co najgorsze. No ale kształty są tak piękne, że i tak po prostu je kocham i mogłabym mieć je wszystkie. I broszka jest bardzo komplementogenna. To jest chyba najbardziej komplementogenna rzecz z mojej biżuterii, tak w realnym życiu. Bo w internecie to zazwyczaj wszyscy chwalą tę oplotkę na mojej szyi, natomiast broszka, zawsze jak ją zakładam i widzę kogoś nowego, to zawsze zwraca na nią uwagę. I kolczyki, dwie pary mam z pierwszej kolekcji, one są super, bo one są modułowe, więc można kupić jedną parę, a tak naprawdę mieć kilka różnych super rozwiązań. No i mój hit, najwspanialszy produkt od tej marki, czyli moja nausznica, którą dostałam od Piotra na walentynki w tamtym roku chyba jakoś. Wydaje mi się, że mam ją już całe życie. Na razie się nic z nią nie dzieje, robi niesamowite wrażenie. Jest taka piękna, mocna, taka nawet artystyczna i bardzo stylowa. I jak ja ją zakładam, to czuję, że mam takie plus 100 po prostu do swojej stylóweczki. No i ta nausznica to naprawdę jest jedna z moich ulubionych rzeczy, które posiadam tak w ogóle. Więc to duży zaszczyt i duże obciążenie dla tej rzeczy, żeby się nie starzała, żeby była piękna i żeby cieszyła moje życie do końca mojego życia. Żeby mnie cieszyła po prostu do końca mojego życia. I biżuterii w swojej kolekcji mam jeszcze trochę, natomiast pomyślałam, że na tym etapie to jest dobry pomysł, żeby zakończyć ten film, bo to są takie naprawdę moje ukochane rzeczy, ale też rzeczy, które są naprawdę biżuterią, bo mam jeszcze kilka takich, które sprawiają, że jest jakiś taki dodatek wizualny na tej mojej twarzy, czy blisko włosów i tym jest dla mnie właśnie biżuteria. Natomiast uznałam, że te rzeczy, które teraz Wam pokazałam, w większości, praktycznie wszystkie są dostępne. Marki istnieją, co też nie jest takie oczywiste. I że możecie po prostu z tego filmu skorzystać w taki sposób, że jeżeli czegoś szukacie, coś Wam się podoba, to prawdopodobnie to dostaniecie. Natomiast są jeszcze takie rzeczy, które właśnie nie są taką stricte biżuterią, albo już nie istnieją, albo są stworzone specjalnie dla mnie i tak dalej. Więc pomyślałam, że może gdybyście chcieli, to mogłabym nagrać po prostu jeszcze drugi film właśnie o tej kolejnej biżuterii, o której jeszcze nie powiedziałam. Natomiast jeżeli biżuteryjnych smaczków ciut więcej Wam potrzeba, to zapraszam Was też na mój stary kanał, podlinkuję Wam ten film, bo ja kiedyś na początku swojej kariery YouTube'owej nagrywałam właśnie film o swojej biżuterii i byłam taka, że dlaczego chcecie film o biżuterii? Ja nie noszę biżuterii za bardzo, nie rozumiem biżuterii i tak dalej i się nie znam na tym temacie. Więc byłam taka trochę, co mam mówić, nie rozumiem tego, ale Wam opowiem i ten film też wyszedł tak fajnie, bo to są takie wspominki. Ja bardzo mówię, z czym mi się kojarzy dana biżuteria. Ja wtedy też nie miałam dużo nowej biżuterii, tylko to była często biżuteria, która była ze mną latami i opowiadałam tam nie o samych produktach, tylko bardziej właśnie o tym, z czym one mi się kojarzą. Ten film był nagrany chyba jakoś 4 lata temu, więc też możecie porównać, jak wtedy nagrywałam, jak teraz nagrywam, jakie mam tło, jakie mam po prostu włosy i tak dalej, jaką mam twarz nawet, możecie porównywać sobie. I jestem ciekawa Waszych opinii, więc możecie sobie obejrzeć tamten film, wrócić tutaj w komentarze i napisać jakieś swoje ciekawe spostrzeżenia na ten temat. Ja tymczasem ściskam Was serdecznie, cieszę się, że mogliście ze mną spędzić kolejny fantastyczny czas i mam nadzieję, że sobie troszeczkę odpoczęliście podczas oglądania tego materiału. Tymczasem ściskam Was serdecznie, pozdrawiam, do zobaczenia już w czwartek, pa!